Siema, siema, jestem Ryan Zipa, to jest kolonicznik z naszej serii Podwórko Kolonisty. Witam was oczywiście z widzami na czacie, więc siemanczko wszystkim, cześć tam pod spodem. I was również na Twitcha zapraszam, bo teraz w lutym, czyli w tym miesiącu, który trwa, streamy są nie od poniedziałku do piątku, a poniedziałek, środa i piątek od godziny 17 albo 16, zależy jak tam się wyrabiam. Z jakiego powodu to tam wiecie, jak ktoś nie wie, to tam ktoś napisze w komentarzu, już nie będę tego tłumaczył któryś raz z kolei. Ale przypomnę też o tym, żebyście zostawili subskrypcję i łapkę w górę, bo to kanał fajnie napędza. Widzę, że od kiedy mamy te daily z odcinkami, to wam się też to podoba. Ja też niedługo wam rozpocznę nową serię na kanale, taką bardziej z widzami trochę. Wszystko też wyjaśnię już na pierwszym odcinku, właściwie na odcinku zerowym z tej serii. I myślę, że wam się ona spodoba ogólnie, bo to wtedy wy będziecie głównym daniem, a nie ja. Ale to mniejsza o to, słuchajcie. Witam ja was tutaj, czekajcie, o, nie tak. Tak? O tak, dobra. Witam ja was na kolejnym odcinku i słuchajcie, co dzisiaj się będzie działo. No mamy tutaj drugą połowę września ogólnie, jak wam zaraz pokażę. No i wracam sobie z bronowania. Przed chwilą tutaj skończyłem bronować sobie to poletko, w sensie oczywiście brony posiewne, więc mam już tutaj załatwione. I dzisiaj, jak mówię, wracamy sobie. A już czwórki ruszam. Wracamy sobie na gospo, nakarmimy sobie troszkę krówki kiszonko, bo tam się trochę miejsca zrobiło u nich. I jeszcze potem sobie porozlewamy gnojowice na pola. Wiem, że trochę też nierealnie, bo na pola, które są zasiane, ale w jakiś sposób trochę ponawozić, po azocie coś tam. Mam dużo gnojowicy, więc będę korzystał, nie? Z tego po prostu. Tak, siemanko, siemanko, to wszyscy. Pozdro Patrynion, jakiś rebelowski kolega pozdrawia Patryka. To ja też pozdrawiam Patryka, pozdrawiam Patryka. Czy Patrynio raczej. Dobra. Cześć Dzioch, witam. Okej. A my to sobie zajrzamy. Riot wyjdzie kolejny tygodniu? Nie mam pojęcia, Ardolchan. Aktualnie jest 1 lutego, jak to nagrywam. I kolonie zaczęli się testować. Nie wiem o której, bo nie patrzyłem od huba od samego rana. Dopiero zobaczyłem, jak już się mi napisali. Że na streamie dopiero po przed 18 zobaczyłem, że testują, nie? Więc nie wiem, co tam testują, zobaczymy jeszcze. Dobra. Tak jak mówię, ja sobie te odczepię. Brony. Dobra, powolutku. Damy na luz. A w sumie zgaszę nawet, nie będę tam męczył siątki. Wielkimi korkami też zbliża się remont tej siątki. Na wiosnę zobaczycie już ją w pewnej okazałości. Więc też się nie będzie tam z odcinek. Ale myślę, że się spodoba. Dobra, jak. A dobra, zaraz ogarniemy. Ogólnie tak. Kiszonkę musimy sobie nakarmić, trochę tam gdzie zeszło tego miejsca. Więc fajnie. Mam więcej miejsca na kiszonkę. Bierzemy oczywiście sobie MTZ-a parczewskiego. To mam też trochę przygotowane paliwo, żeby znakować sobie. Więc pozwolicie, że sobie. Okej. Czy ja jestem tak? Okej, dobra, to pasuje. Stankujemy sobie troszkę go, bo no bardzo mało tego paliwa gdzieś tam. Tankuje to się, czy się nie tankuje? O, teraz się tankuje. Dobra, 40 tu tylko wlałem, nie ma co więcej tam kombinować. Tura sobie podniosę i ruszamy. Pojedziemy sobie, jak mówię, właśnie. Witamy w kolonii! Dziękuję, Luki! Witam w kolonii, 7 miesiąc oczywiście. Bardzo miło mi, dzięki za subika. Żywi dla ciebie, pozdrawiam serdecznie, Luki. Okej. Jeszcze tylko zaczepię ten, widełki. O, nie chcę tego, obornika nie chcę. Panie, że dopiero co obornik brałem. Wiecie co, może sobie jednak trochę te widły jeszcze pojadę umyję. Żeby już tak było, że nie karmię krówek obornikiem, nie? Podpiszesz mi drugi raz Steam, jak kupię? Mogę podpisać to drugi raz, nie ma problemu. Tylko wyślij na szepcie, nie? Właśnie jak ktoś tam pisał, że nie podpisałem mu z profilu Steam i że skamuje ludzi. Patrzę, chłopi na Steam zapisał na szepcie, więc zadziałam to. Wyczytać sobie jego nick na Steamie? W myślach? Widziałem to? No, dobra. Gąbeczką elegancko się przelecimy z tym, żeby to umyć. Tura też troszkę można w sumie, nie? Delikatnie tego tura to się tutaj wyczyści, o. No. Tak, o się. Nie? Wypoleruje? Dobra, i tu jeszcze troszkę ten naszego towarzysza. Dobra, jakoś poszło to. Niech będzie. Siadamy sobie to oczywiście i jedziemy. Dobra, teraz dwójka. Dwójka polowa. Przelecimy, wiadomo. Okej. Gram akurat tutaj na łopatkach, bo w MTZ ten posiada ilość biegów jak w tirze. I ciężko tym się jeździ. Dlatego gram na łopatkach. A normalnie śmutko jeździ na, wiecie, lewarku odmiany biegów. To też można, tylko to, że maksymalnie do szóstki, a on ma 9 biegów, więc. 9 masz? Zaraz zobaczymy. A, 9 biegów ma. Dobra. To co, kiszonkę oczywiście bierzemy.
Mówię często oczywiście, chyba mi się odmienników udziela. No cześć Robis, witam serdecznie. Ile tego tu będzie? No nie wiem, myślę, że... O kurwa. Strzyberki trzeba zawinąć, nie? Na pewno, tak. To mało by tego było. Więc sobie... Okej. Okay. Złapię tą belkę. Jest tutaj przejazd? Elegancko mamy przejazd przez ten... Przez bramę. To nie będę jeździł naokoło. Zmieści to się w ogóle? O. Dobrze, sobie warto dobić, nie? Zawsze. Mogą zrobić coś tutaj ten trigger, żeby był też na pastwisku, nie? Bo teraz jak widzicie trochę daleko mi jeździć, ale w sumie tak... Nie no, w sumie dobrze, no do koryta się daje, nie? Nie wrzucasz tego na łąkę w jakiś sposób tam na pastwisko, tylko wrzucasz... tak to powinno być, nie? Tą belkę przed koryto. Ona ma 3000 litrów, więc jakieś 9 jak wrzucimy, to będziemy się spoko. No i co, kiszonka oczywiście umożliwia... oczywiście, znowu powiedziałem. Kiszonka nam umożliwia rozmnażanie się krówek, więc to fajnie, bo trochę teraz było zastane to rozmnażanie się, dlatego, że też czekam, ogólnie krówki, cielaki im porosły, są już oficjalnie jałówkami, więc są po 600 zł za sztukę, także niezła jałówka, nie? Taka droga, o, poczekajcie, dosyć drogę bym powiedział, no ale, co by nie gadać, spoko, bo to jest 6 koła dla nas za sprzedaż potem, nie? Bo oczywiście 10 tych jałóweczek będziemy sobie sprzedawać raz na jakiś czas. Dobra, a tamte krówki normalnie rosną, nie? No i patrz, zahaczyłem. Nie mogę wyczuć po prostu tego, nie? Tego dystansu. Gram na zmiennym fowie cały czas, raz tak. I mam problem z tym potem, żeby się połapać, jaki fow teraz aktualnie jest i jak dobrze wjechać, nie? Dobra. No, MTZ-cik to sobie tak radzi. Dlaczego by brała, bo zamknięte, jeśli bym naokoło, to spoko, nie? Ale to jest problem z tym właśnie. Dobra. Powolutku sobie jeżdżę. Pozdro Bartulo, oczywiście. Dobra. Złapałem to, czy nie? O, tam się na belka przewróciła. Ale to mniejsza. No, więc zaraz też pojedziemy ogólnie... porozwozić troszkę tej gnojowicy. Bo to też będzie dzisiaj nasza atrakcja na odcinek. Dobra. Ciągle też patrzę taką TZ, czy wydany, czy nie wydany. No oczywiście, że wydany. Na King's Modzie jak coś ludzie, więc tam zerkajcie sobie, sprawdźcie. Bo ja wam modów nie żałuję i chcę, żebyście też mieli wszystko. Jak to z krówkami wygląda? Jezus, tylko tyle dałem im, nie? Tej podstawowej żywności. Spokojnie się na belkę mogę wrzucić im, nie? Tak naprawdę. Mamy 7 minut odcinka, właściwie 8 prawie, a zagrabiliśmy na czas. Pozdrawiam kolonii stycny. Pozdrawiam również. Mam nadzieję, że się miło na kolonii. Dobra, a ja to sobie jeszcze wkuję się w tą folię już. Dobra, rozetniemy to całkiem. Dobra, i cofam. Jeszcze tu będziemy dzisiaj wyciągać ten do gnojowicy, bo ona już mi się na czerwono świeci, więc warto byłoby tu już opróżnić ten zbiornik. I trochę coś tam polecić, nie? Myślałem też ogólnie nad tym, żeby powoli brać się za budowę tego silosu, w sensie budowę, właśnie kopanie silosu, bo to nie będzie żadna budowa. Więc po prostu będziemy kopać sobie w fajny sposób, więc wam pokażę jak to silos będziemy kopać. Na początku będą opony, potem się gdzieś myślę po sezonie zamieni na beton, jak będę trochę nie bardziej stać. Bo na razie mam dopiero jak widzicie 6000, więc to jest sporo w sumie, 6000, nie? I to jest 6000 czystego zysku, który mamy już na koncie, nie mam żadnego kredytu, więc fajnie. Pipczaki! Uważać! Poka się tam rzuciła. No, więc będzie spoko, nie? Kręci beton betoniara. Tak, 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 ty Heszek, trochę się uspokój może, co? Z tym słownictwem tam. Słuchaj, nie jest w siebie. No. To takimi tutaj rzeczami rzucać. Wszystkimi słowami. Dobra, czwórkę zawinę. Pytanie, czy w ogóle wykręcę. Panie, co nie wykręcić? Dobrze, że nie, że to nie Farmer's Life, bo już byś miał skrzydełka do jedzenia, jak kury rozjechałeś. Serio? Taki też tam jest? Ciekawa giera w takim razie. Znaczy, widziałem tą gierkę, jak ona tam wygląda. Tam się robi te wszystkie też powidła jakieś takie, no tam ogólnie duże rzeczy, nie? Aha, nawet może się potomka dorobić, więc też ciekawe, nie? Dobra, 3200 zalaliśmy. Fajowo. Może polecimy sobie na tamto nowe pole? Tylko nie wiem jak tam jest azotem, wiecie? A dobra, polecimy tak.
Ja wiem, czemu mówię, nierealnie jest, jak chodzi o to, że jadę teraz rozlawiać gnojowice na pole, które zostało dopiero zasiane. Raczej powinien to zrobić przed jakimś bronowaniem, a najlepiej to przed uprawą tej ziemi. Ale mówię, gdzieś tam się po prostu trochę ten obornik był tam dawany, teraz daję gnojowice. Jak mam azo darmowy, to chcę po prostu z niego korzystać i używać go w miarę jak leci. A nawozem sztucznym, właśnie opryskami albo tam siewką gdzieś się zrobi na wiosnę. Także po prostu wrzuci to się dawkę, która będzie wymagana dla właśnie tego danego pola. Tak, rekorduje mobi, oczywiście. Automatyczna dawka. Nawet nie wiem, czy dawać automatyczną, wiecie? Może mogę dać sobie automat. Zobaczymy sobie na automacie, nie? Ale nawet nie wiem, jak to w ogóle wygląda. Czekajcie, bo dojeżdżam, a tak nie sprawdziłem. No 40 kilo brakuje za to, nie? Tutaj. No dobra, to zobaczymy. Może coś się wleje tutaj, nie? Jakąś trójką trzeba będzie jeździć chyba, nie? Tak, jakąś trójeczką. Ale spokojnie, się te polce podziałamy. Tam trochę na łące widzimy, tak azotu mało jest, ale to w sumie nie jest tak mało, bo azot na łące jest bardzo niewymagany, że tak powiem. No cześć, trzymaj się. Tak, mam tekstury ziemi, oczywiście. Lekutko sobie to pozmienię tekstury, nie? Co takie bardziej szare, nie? Gdzieś tam na pewno pasuje pod kolorystykę tej mapy, bo ona jest też taka cała ciemna, szara, nie? Wydane, tak. A widać, że się piochy? No, sam pioch, nie? Taki szary pioch, aż kurzy się, nie? Spoko. O, trochę się porozlewa i fajnie, nie? Jak tam u ciebie, streamerze? A w porządku, mobi? A jak tam u ciebie, widzu? Ojo, bo tu idzie. Spoko. W ogóle spora kawałek pola jest tak naprawdę, nie? 74 ary, ale naprawdę kawałek to jest, nie? Już nie mogę doczekać, aż będziemy tutaj kosić kombajnem. To na pewno będzie fajny pomysł. Masz jakieś wiadomości o kolonii? Bo czekamy i czekamy. Maciek, ja czekam bardziej niż ty. Wierz mi, że to, co wy czekacie, to jest cały ciul przy tym, co ja czekam, nie? Bo ja nie dość, że mam na sobie presję od ModHuba, bo czuję, że zaraz się przypieprzał, to jeszcze nie chcę jakby was zawieść w jakiś sposób i chcę, żebyście już mogli pograć, nie? Mi też po prostu głupio tak codziennie mówić wam, że mapa jeszcze nie gotowa, nie? Słuchaj, też mnie to boli, że mam mapę skończoną, już na niej gram od miesiąca, a wy musicie się czekać po prostu, nie? Aż ona wyjdzie sobie, nie? Na konsolę i teraz też na PC, no bo jej nie ma aktualnie na ModHubie. To tam jest zgłoszona, nie? Więc no mi też jest po prostu głupie, nie? Wam tak obiecywać tę mapę, a i tak jej nie macie, nie? No ale tu dosłownie mam ręce związane i nie mogę nic zrobić, nie? I czekasz na te stoka za kolonię, o co Herz mówił? No dokładnie, też czekam na pieniądze za mapę, nie? Stoka zostało, 100 tysięcy złotych zostało mi obiecane za tą mapę. Tak pod moim pan Michał powiedział, więc muszę po prostu, też nie mogę doczekać się. Także no, ciekawe jaka dziesiątka zgłosiła? Nie mam pojęcia, kto zgłosił, nie, szczerze mi to jakoś nie pochodzi, nie? I nawet tak powiem wam szczerze, że też mnie jakby to zgłoszenie tej mapy za te gdzieś tam te krzaki w lesie jakoś zawolało specjalnie. No tak, no dobra, zgłosili to zgłosili, nic się jakby tam mi nie stało za bardzo, korona z głowy mi nie spadła oczywiście. Ale no, największy minus jest taki, że po prostu wy nie pogracie, nie? I to jest szkoda, bo gdzieś tam ktoś może chciał pobrać mapę, albo nie zdążył. Chociaż myślę, że mieli czas, żeby pobrać mapę na PC-ty, ale teraz tam takie nie ma, to może i lepiej, bo tyle sam rzeczy, żeby gdzieś tam było do poprawki i któryś się gdzieś tam wstydzę. O, już mam prawie stówkę, aż prawie koniec. Tylko stoka słabo, nie? No, takie czasy, kiedy się zarabiało po 200, nie? W 19, to teraz ciężkie czasy przyszły, nie? No, dobra, piątka i tędy przelecimy sobie. No więc tak jak mówię, nie? Że niektórych tam rzeczy się wstydzę trochę, więc dobrze, że mapa została usunięta, właściwie jest wszędzie zgłoszona przez jakąś osobę za ten easter egg. No i teraz po prostu wyjdzie wam mapa już, która jest taka okej, poprawiona, nie? Po prostu. Więc fajnie, nie? Dobra. Login leci. Tak na kolonii nie chcą wydać, a jakieś zerdy wychodzą z rysownictwa. Nie no, ja rozumiem oczywiście, nie? Wasze sfrustrowanie, ale też pamiętaj o tym, że kolonia nie jest jakimś priorytetowym. Nie stoi przed wszystkimi innymi mapami.
i jest to dla nich totalnie zwykły mod, jak każdy inny, nie? Oni nie patrzą pod względem klimatu, czy tam czegokolwiek, czy że to robi jakiś Rajucina, który se streamuje na Twitchach. Dla nich to po prostu jest zwykła mapa, nie? Tak samo jak tamte inne brazylijskie jiu-jitsu, tak samo to, nie? Więc wiesz, im to koło kija lata, ja to oczywiście rozumiem, się dlatego nie wkurzam, nie? Ale tu wy się jakoś tam denerwujecie, nie? Więc ja na przykład też staram się to ma w miarę szybko tam wam. A wiecie co, powiedziałem sobie teraz przez sąsiada, nie? Staram się w miarę szybko poprawić, w miarę szybko ją wysyłać, żeby też żebyście i wy już mogli pobrać, nie? Dobra, Polska górą? No ta, tylko że niestety nie dam odchawy, nie? Dobra, cyk, trójeczka. Odpalamy pompę. Szkoda, że to walka w ogóle nie ma tego wszystkiego na kablach. Jest, nie wiem, jakąś pompę elektryczną albo coś. Dziwne to jest, ale jakoś tam. Jakaś beczka z Rosji, to wiadomo, nie? Zresztą to różna technologia jest tego. Rosyjską. Nie no, wiesz, ale właśnie Mobi, zobacz. Tak samo ktoś z Brazylii może pomyśleć, że kurde, tylko te polskie mapy wychodzą cały czas. Dlaczego żadna brazylijska nie może wyjść? Siemano, ja dalej nie wiem, jak napisać na szepcie o podpis Steam. A, to ty jesteś Vartexis? Proszę cię, nie kompromisuj się. Weźcie mi wytłumaczcie, jak napisać szepta. Bo chłop nigdy się podpis nie doczeka. Odebrał podpis Steam, a nie może tego odebrać się. Ty, no myślę, że dzisiaj jeszcze skończymy poletko, nie? Dobrze było to poletko skończyć. Jeszcze na beczkę na pewno pójdzie. Nie mówmy. Normalnie. Cześć Bielik, siemanko. Tam nagram odcinek na YouTube, więc może się przywitać z widzami. O, powiem wam parę szczerze, już nie mogę zaczekać na nowej serii, którą mam dla was szykuję, bo jak mówię, czynny udział będziecie w niej brać, ale ta seria będzie czymś takim, co wam coś chcę też dać na tej serii, nie? Coś wam wydać na tej serii. Więc jak już tę serię zacznę, to wam też coś od razu fajnego wydam, nie? Na tym odcinku zero. Gondole będą, ale of course. No, więc mam nadzieję, że szybko się to uda pozałatwiać i tę serię będę mógł dla was zacząć, bo prosi mnie o nią już jakiś trochę czas i tak dalej. A bym chciał wam to właśnie z ten tą serię zrobić, nie? Nagrać. Siema widz. Bielik. Jak napisał. Siema widz. Dobra, no i elegancko, chyba nawet dojdziemy prawie do końca. No, spoko. Kółeczko sobie zapinamy. Ogólnie strasznie dużo pani siuntka. Poda mi się to, bo mam oczywiście zużycie bardzo duże ustawione, więc fajnie. Bo też gdzieś tam ta siuntka właśnie. Dobrze tutaj trzeba ją sami zalewać, nie? A wiadomo jak to jest, sami ona też sobie potrafi wypchnąć coś tam, nie? Może w lutym wyjdzie ta mapa? Wiesz co, Maciek, uważam, że jeżeli mapa nie wyjdzie w lutym, to tak naprawdę coś już nie jest ze mną i taka jest z gwiazdami, nie? Bo to już jest porąbane, nie? No, w lutym musi wyjść, nie? Kurde, no już naprawdę mówię ci, że musi wyjść w lutym ta mapa. Już nie ma co, już nie róbmy sobie jajek, nie? Must have luty i koniec. Ja tak myślę, czego w ogóle robić kolejny odcinek dla was, bo ja teraz sobie włożę tutaj to wszystko. To gnojowice i rozlewam i tak dalej. Obory mi to coś robi. I nawet nie wiem, czy może być jeszcze trochę czegoś nie podsprzedawać, bo ja wiem, że jak zacznę robić, kupować pola i nawozić je, to potem obornik mi zabraknie i przypomnę sobie czas, kiedy miałem jej dużo, a sprzedałem ją, nie? Po prostu. Dobra, sorry, panie żółty, ja tu wyjeżdżam. Jak zwykle jest... Wiecie, jak będę teraz... Nie no, wiedziałem, zahaczę, nie? Tu jest tak, że jak jedzie samochód, to już idzie procesy cała, nie? Gęk gondolowców. Co ty gadasz? Siemano Kamil, witam. Co tam się chyba u ciebie? Odcinek jest nagrywany na YouTube, a może ty się przyjrzeć. Ej, serio, ta szara poświata na tej kamerce lepiej wygląda niż ta czarna. Zarąbiście wygląda. Ta woda dalej mryga, nie? Proszę, jak jest ktoś, to potrafi to ogarnąć i mi powiedzieć, że ta woda mryga? Może złoto nie obsypię, ale... będę mógł się powiedzieć ciekawostką świata farminga. Więc jak ktoś wie, co zrobić z tą wodą, to proszę, pomóżcie. Poprowadzę ich na czele, mówię ci, dobra, mogę, dzięki. W ogóle coś dziwnego w tym precyzyjnym farming, że jeżeli wystarczy jedziemy pod kątem jakiejś mapy, czy jakiegoś pola, to zobaczcie, że tam się robią takie paski, nie? I to nie jest tak, że to jest źle wylewane, bo jest wylewane dobrze, tylko po prostu w tą stronę jedziemy tak i jest spoko, a w drugą stronę jedziemy są takie paski. Strasznie to dziwne jest, nie?
Cześć chemii. Zasypać, tak? Dobra. Chyba tam się... A, dalej leci jeszcze. Dobra, w sumie nie będę już wyłączał, nie? Będę tak sobie jeździł tyle. No, beczka myślę powinna wystarczyć tutaj akurat. To był idealnie pod odcinek. Tu jeszcze widzę z... dwa przejazdy. No, kółko zrobię, nie? Nie wiecie, yo, no siemano, siemano. Nie mam prawa jazdy, jestem niepełnoletni. Aha, no dobrze. No to trudno się mówi, nie? Musisz poczekać w takim razie. Ale nie, prawko można robić, jeżeli nie ma 16 lat. Chyba na B1, co nie? Tam jest do... I ile ten samochód powinien ważyć? Te 1000... Ile? Czy mniej niż 1000? Czy ile tam jest? Nie pamiętam już dokładnie. Ale no, to B1 można robić. Ja mam kiedyś kolegę... Znaczy, kiedyś. Mam dalej cały raz żyję, więc... Cały raz jest gdzieś tam moim kolegą. Ma się dobrze, ale właśnie robił sobie na B1. I jeździ właśnie takimi jakimiś złomkami, nie? Malutkimi. Naciągnięcie zrobię w wieku 16 lat? Też można, ale też nie uprawi do samochodu i tak dalej, nie? Na ciągnik możesz mieć już chyba 16, a na samochód jednak już trzeba mieć 18, nie? Chodź, jak masz ciągnik, to chyba już też możesz mieć B chyba, nie? Czy masz wtedy B plus E? Jak masz B i robisz traktor, to chyba masz też potem B plus E, co nie? Chyba jakoś tak to działa. Że samochód przyczepką. Powiedz się też o mapie, co tworzysz, w jakich klimatach będzie, może z Rala, jakieś malutkie mini zapowiedzi. Rafał, wszystko powiem, jak będzie na to czas. Aktualnie żadna informacja mi się jeszcze nie należy. Ale spokojnie, będzie powiedziane. No, będę już miał taką w miarę to pokazanie, to wam pokażę, nie? Wyjeżdżamy sobie. O, właśnie widzowie, mam dla was interakcyjną rzecz na komentarze. Napiszcie w komentarzach hashtag kamera i napiszcie, czy wolicie kamerę z pierwszej osoby, tak jak teraz gram na tym Fritraku, mówię, na Intraku, czy z trzeciej osoby. Czy może mieszana na mieszana? Dajcie znać, jak wolicie. Bo ja lubię pograć na mieszanej, ale jak tam mam się to lepiej ogląda, bo lubię grać tak i tak, nie? Więc dawajcie znać, co tym sądzicie. Nie pisz tak w polski padek. Hashtag kamera i potem piszecie jaka, nie? Dobra. Dzięki za odcineczek. Ogólnie ja się z wami to będę żegnał, więc w czasie możecie pisać tam już pożegnania. Mieszana, mieszana. Co bardziej było do YouTube'a niż do was, ale już tak piszecie, to fajnie, dziękuję. Dzięki za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki, oczywiście kiedy? No jutro, no bo mamy daily, jakimś cudem wychodzi to daily, nie wiem czemu. Po prostu zacząłem nagrywać te odcinki i nagle, ej ty, mam daily. Od jakichś dwóch tygodni, więc dzięki za odcinek, do kolejnych, trzymajcie się, no i cześć. Pozdrawiam i wpadać na kolejny odcinek już jutro. Także pa, pa.